przychodzę z tematem, o którym już dawno myślałam, że powinien znaleźć się właśnie w cyklu filmów Vade mecum psychologa transportu. Myślę, że jest to również jedna z rzeczy, której obawiają się osoby stawiające swoje pierwsze kroki w zawodzie właśnie psychologa transportu. Mowa oczywiście o orzeczeniu negatywnym. Nie ulega wątpliwości, że taką pełnimy rolę w tym systemie, że orzekamy i nie zawsze możemy wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań. Podsumujmy więc trochę, jak to z tymi negatywnymi orzeczeniami bywa. Zapraszam. Zaczniemy sobie standardowo od badań z medycyny pracy, ponieważ nasze badania są w zasadzie konsultacją dla badań lekarskich, to nie ma możliwości de facto odwołania się od samej treści tej konsultacji. Natomiast oczywiście w orzeczeniu lekarskim, jeżeli lekarz profilaktyk orzekł przeciwwskazania, to jest oczywiście możliwość odwołania się przysłowiowego. Natomiast jeżeli już chodzi o psychologię transportu, to mamy tutaj orzeczenia i z ustawy o kierujących pojazdami oraz z ustawy o transporcie drogowym. I teraz tak stosownie do artykułu 84 ustawy o kierujących pojazdami, uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności. Czyli badanie kończy się wydaniem orzeczenia. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. I tu wystarczy krótko, odwołuje się od orzeczenia numer taki i taki, wydanego przez dnia takiego i takiego dane osoby badanej. Ten wniosek plus kopię wszelkich testów, karty i tak dalej przesyłamy my jako psycholodzy do WOMP-u. Natomiast jeśli badany nie zdecyduje się odwołać, to po 14 dniach wysyłamy kopię orzeczenia do starostwa. Ja zazwyczaj informuję jeszcze Wydział Komunikacji od razu tak naprawdę po wydaniu orzeczenia negatywnego o takim fakcie, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś przed upływem 14 dni dostarczy orzeczenie pozytywne, no bo wtedy Wydział Komunikacji wie, że odbyło się badanie psychologiczne zakończone wydaniem orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań. Często pytacie, czy jest w ustawie gdzieś podany minimalny czas, po którym po negatywie można przystąpić do ponownego badania? Nie ma. Kiedyś był to rok, w obecnych przepisach nie zostało to wskazane. Może to spowodować sytuację, w której do starosty wpłyną sprzeczne ze sobą orzeczenia. Jest takie rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i w tymże rozporządzeniu mamy paragraf 6, który mówi nam bardzo wyraźnie, że w przypadku posiadania wprowadzonych aktach ewidencyjnych, o których mowa właśnie w paragrafie 3 ustęp 1, orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami, sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem, skierować osobę na badania lekarskie w trybie artykułu 75 ustęp 1 punkt 5 ustawy oraz zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń. Artykuł 75 ustęp 1 punkt 5 to nic innego jak informacja o tym, że badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. I jak wiadomo, takie badanie można wykonać jedynie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Niemniej jednak wiem, że nie wszystkie urzędy korzystają z tej możliwości, dlatego przestrzegam, aby zawsze wykonując badanie mieć przez osobę badaną podpisane oświadczenie, że nie otrzymała ona orzeczenia negatywnego.
tak? I dopytywać też, kiedy miało miejsce ostatnie badanie psychologiczne. Oczywiście, ktoś może zataić przed nami te informacje. Wtedy pozostaje do rozważenia, do zastanowienia się taka kwestia, czy jeżeli zataił istotne dla wydawania orzeczenia informacje o swojej sytuacji, to czy kłamał też w innych kwestiach? I czy w ogóle takie badanie można uznać za wiarygodne? Czy jeśli wydaliśmy komuś orzeczenie pozytywne, ale na przesłankach, które były nieprawdziwe, bo ktoś się nie przyznał nam, że tydzień temu dostał negatyw, to czy możemy na przykład cofnąć swoje orzeczenie w związku z tym? No niemniej jednak, jeśli do starostwa wpłyną sprzeczne orzeczenia, czy to w przeciągu ustawowo wskazanych 14 dni, czy dłuższym okresie, to organ powinien skierować sprawę do WOMP-u. Jak mówiłam wcześniej, i powiadomić organ kontroli. Wtedy też odbywa się w pracowniach, w których wydano orzeczenia, taka kontrola, powiedzmy, interwencyjna, specjalna, związana właśnie z tym faktem. I kontrolujący sprawdza, jak to się stało, że w tak krótkim czasie jedna i ta sama osoba uzyskała różnej treści orzeczenia. Czasem to wynik jakiejś niedyspozycji, czasem czegoś innego. Sprawdzić jednak trzeba. A jest to też pewnego rodzaju, no jednak, superwizja dla nas. I jeszcze raz zaznaczam, że jedyną drogą przewidzianą przez ustawodawcę, a dotyczącą sytuacji, w której nie zgadzamy się z treścią wydanego nam orzeczenia, jest wystąpienie z wnioskiem o ponowne badanie i badanie odwoławcze wykonane co do zasady w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Powiedzmy sobie jeszcze o sytuacji, w której ktoś dostał orzeczenie negatywne i się nie odwołał, albo dostał orzeczenie negatywne również w badaniu odwoławczym. Takie orzeczenie jest ostateczne, czyli będzie wiązało się z cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami czy do wykonywania jakiejś pracy. I w takiej sytuacji osoba badana może podejść do ponownego badania, ale z innego jakby artykułu, z 82.1.1c, czyli przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych. Podstawą przyjęcia na takie badanie będzie decyzja o cofnięciu plus najlepiej to orzeczenie negatywne, bo ułatwi nam to pracę, będziemy wiedzieć, z jakiego artykułu było to orzeczenie negatywne wystawione. I taka osoba w momencie, kiedy ustał powód, dla którego wydano orzeczenie negatywne, może stanąć ponownie do badania. Kwestie przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami reguluje nam przepis artykułu 103 ustęp 3 ustawy o kierujących pojazdami i stanowi on, że starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po tym, jak ustała przyczyna, która spowodowała jego cofnięcie oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. W sytuacji zatem, gdy decyzja o cofnięciu uprawnienia stała się ostateczna, skarżący może poddać się badaniu psychologicznemu, którego pozytywny wynik stanowić będzie podstawę wniosku o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego właśnie ze względu na istnienie przeciwwskazań. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj ode mnie. Będę chciała jeszcze z Wami omówić osobno taki szczególny przypadek, czyli kiedy trafia do nas osoba nieposiadająca w ogóle uprawnień wcześniej, czyli osoba, która jeździła bez uprawnień i została na czymś złapana. Bo to jest też ciekawy case. A na dzisiaj tyle ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.